Dlaczego ludzie nie odnoszą fenomenalnego sukcesu, nie potrafią realizować, wiecie, swoich wizji, przekształcać je w życie marzeń? Ja zauważyłem dwa główne powody, dlaczego ludzie niesamowicie utalentowani, z naprawdę fachem w ręku, ale nie potrafią sprawić, żeby zacząć zarabiać więcej, albo z Ukrytymi talentami, których boją się pokazać światu. I teraz, dlaczego ludzie, pomimo niesamowitej kreatywności, nie potrafią przekształcić swoich talentów w biznes, w wolność finansową? Dlaczego tego nie potrafią zrobić? I teraz zrozumiałem, że tak naprawdę dwa motywy się tutaj rozchodzi. Pierwszy to osobowość. I jeżeli nie wejdziemy w świat rozwoju duchowego, nie zaczniemy kontrolować naszych myśli, emocji, świadomie budować naszych poszczególnych cech charakteru, by stać się taką osobowością, o jakiej zawsze pragnąłeś być czy osiągnąć, nie zmieniając się, nie wyrywając chwastów przeszłości, tych nawyków od mam mamusi, tatusia i nienajmądrzejszych przyjaciół ze szkoły, jak nie wyzbędziemy się tych nawyków, no to sorry, ale wersja, w której obecnie jesteś dzisiaj i nie osiągnąłeś sukcesu, sorry, ale musisz się zmienić. Jeżeli sobie tego nie uświadomisz, że to, co dzisiaj zbierasz za owoce, lub ich brak, wynika z tego, co robiłeś w przeszłości, a nawet nie tyle, co robiłeś, tylko jakim człowiekiem byłeś, bo z tego, kim jesteśmy, dopiero wynika to, co osiągamy. Także to jest pierwszy element. Ja mam to ogromne szczęście, że od 19 roku życia bombardowałem się wiedzą z zakresu rozwoju duchowego. I dla mnie takie rzeczy jak to, że myśli się same myślą, to, że mogę kontrolować emocje, to, że wszystko jest subiektywne i mogę na różne sposoby interpretować rzeczywistość, to są dla mnie rzeczy oczywiste i proste, jak oddychanie. Ale dla większości ludzi nie. I teraz, gdy zrozumiemy, że Każde osiągnięcie, każdy człowiek sukcesu zaczynał z niczym, nie wiedział jak osiągnąć sukces, ale to, co różni tych ludzi, te jednostki, które osiągają niesamowite rzeczy, od większości ludzi, którzy nie osiągają w swoim życiu nic spektakularnego, nawet nie potrafią mieć fajnego, ciepłego ogniska domowego, już nie mówię o sukcesach finansowych, ale w ogóle ich życie prywatne, rodzinne jest, jest, jest zniszczone. Różnica polega w tym, że ci ludzie sukcesu, co osiągają sukcesy na różnych polach, oni po prostu mają inne cechy osobowości. I tutaj za sprawą mapy poziomów świadomości, narzędzia, które jest przepotężne, gdy uda nam się zrozumieć, jak kontrolować siebie, jak zmieniać stany emocjonalne, jak przekształcić strach w odwagę, jak zmienić samoobwinianie się. W logikę i, jakby, w mądrość. Żeby nie przejmować się opinią innych ludzi, nie przejmować się opiniami swojego ego. Otwierają się drzwi do tego, żeby całkowicie zmienić siebie. I kochani, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć dobrze. Jeżeli nie osiągnąłeś na dzień dzisiejszy sukcesu, to znaczy, że musisz się zmienić. Inaczej tego nie przeskoczysz. I teraz jeszcze jest druga bardzo ważna rzecz. To jest wiedza. Czyli nie mając wiedzy, a mając niesamowitą osobowość, sukces się po prostu wydłuża w czasie. Czyli mając typy, jak co zrobić, jak zoptymalizować, jak lepiej sprzedać, jak marketing, jak marka osobista, jak to, jak tamto, jak się to, jak promować się w internecie. Dzięki wiedzy takiej technicznej, ta osobowość ma możliwość osiągania rzeczy. I teraz tu uwaga w rok więcej niż większość ludzi przez całe życie. I to jest coś, czego większość ludzi nie potrafi pojąć, no jak można w rok osiągnąć więcej niż większość ludzi przez całe życie. No normalnie. Jak mamy pęd do działania i wiemy co mamy robić. <grym> Bo większość ludzi nie ma pędu do działania i kompletnie nie wie co ma robić. <grym> I teraz jak połączymy te dwa puzzle, można robić nieprawdopodobne rzeczy w krótkim czasie i teraz w moim przypadku to, że ja, udało mi się zmienić siebie dzięki rozwojowi duchowemu i dzięki temu, że nabywałem wiedzę tak samo biznesową, sprawiło to, że w 5 lat mm, mam obecnie z, nie wiem 5-6 milionów jakieś na, na plusie, zero kredytów na plecach, coś niebywałego, jeszcze niedawno miałem ponad 5 milionów kredytów na plecach, a teraz już mam 5 milionów na plusie i żadnych kredytów. E, dzięki temu, że połączyły się te, te dwa faktory, Stałem się deweloperem, wybudowałem ponad 130 domów. Eee, moja marka osobista kwitnie, napisałem 13 książek. Eee, generalnie, za co się nie łapię w swoim życiu, to wszystko mi się udaje, ale zawdzięczam to tym dwóm magicznym tipom. Osobowość musi być 10 na 10 i jak masz wiedzę, to jesteś w stanie przyspieszać ten sukces. Bez tych dwóch rzeczy nie jesteś w stanie osiągnąć nic fenomenalnego w swoim życiu. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Możesz mieć całą wiedzę świata, ale jeżeli nie masz osobowości, to nie osiągniesz nic. Wszystko wynika z cech naszego charakteru: z tego, czy się poddajemy, czy walczymy pomimo o trudności, wynika z tego, czy potrafimy mierzyć w gwiazdy, mieć tak ambitne cele, że większość ludzi przytłacza ich sama myśl o tym, żeby zarabiać milion czy dwa miliony rocznie każdego jednego roku do końca życia i generalnie wiesz życie marzeń. Ludzi to przytłacza, oni uważają to za coś nierealnego. I teraz jak mamy osobowość, która nie jest tym motorem napędowym dla wiedzy, którą można wdrażać w życie, to sorry, ale możesz mieć wiedzę całego wszechświata i nie osiągniesz nic, jeżeli nie będziesz miał pojazdu w postaci twojego ciała, twojej mentalności. I wtedy to tak naprawdę ma prawo zagrać 10 na 10. I, kochani, z tego miejsca zapraszam Was na ostatni w tym roku webinar, gdzie właśnie pomówimy sobie o tym, jak przekształcić osobowość w takiego wojownika, w taką osobę, która będzie po prostu zwyciężała w tą grę zwaną życiem, oraz dam Wam masę tipów, jak budować markę osobistą, dzięki czemu niezależnie w jakiej branży działacie, niezależnie jaki fach macie, Jesteście w stanie zwiększyć skalę i powiemy sobie o wielu jeszcze innych fajnych rzeczach, ale niech to pozostanie sekret i cherry on the pie, <gryś> wisienka taka na torcie dla osób, które się zapiszą w linku, który macie pod tym wideo i zobaczycie, że warto. Razem ze mną występuje Adam Przemek. Adam stworzył jeden z największych klubów przedsiębiorczości w Polsce i jest człowiekiem po prostu rakietą. To jest taki idealny przykład tego, że mając niesamowitą energię, taką napędową i działasz, 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 plus masz wiedzę, jak to optymalizować. Kochani, sky is the limit. I chcielibyśmy się z Wami podzielić przepotężną wiedzą. I tak jak powiedziałem, to jest ostatnia szansa w tym roku. Więcej informacji macie w opisie. Ja się nie mogę doczekać, bo będzie to uczta zarówno rozwoju duchowego. Jakie połączenie tego z wiedzą z zakresu, jak właśnie optymalizować to, co robić, jakie owoce mogą wyniknąć z tego, że ta marka osobista będzie silna. Także naprawdę ogrom wiedzy. Zapraszam Was z całego serduszka i widzimy się już 20 grudnia o godzinie 20. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.